Bardzo dużo pracy Mikołaj miał również na osiedlu piastowskim. W Domu Kultury na Skarpie odwiedził dzieci, które należą do ratajskich gromad zuchowych, przychodzą na Skarpę na zajęcia oraz do wszystkich najmłodszych mieszkańców osiedla. Tutaj nie dość, że musiał rozdać prezenty, to jeszcze musiał popisać się zdolnościami tanecznymi. Dzieci z osiedla piastowskiego na szczęście pozwoliły Mikołajowi na chwilę wytchnienia. Same popisywały się umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi. Brały także udział w konkursach, na przykład na najdłuższy świąteczny łańcuch. Na dzień odwiedzin świętego Mikołaja szczególnie przygotowała się dziecięca sekcja teatralna. Starsza grupa zaprosiła kolegów i koleżanki w podróż po Japonii, młodsza grupa przygotowała spektakl w oparciu o wiersz Jana Brzechwy na straganie w dzień targowy. Aktywność dzieci utwierdziła Mikołaja w przekonaniu, że najmłodsi mieszkańcy Rataj zasługują na prezenty, a Mikołaj zdradził nam, że obserwował dzieci nie tylko 6 grudnia. Mimo że pochodzę z dalekiej północy, bardzo wyraźnie widziałem Rataje i bardzo też wyraźnie widziałem zachowanie ratajskich dzieci. I muszę powiedzieć, że w ostatnim roku dość się poprawiło. W poprzednich latach było tak, no różnie, ale było na plus, ale w tym roku zdecydowana była poprawa. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z postawy ratajskich dzieci i oby tak dalej było, bo i w szkole dobrze się sprawują i są grzeczne wobec rodziców, wobec dziadków są też bardzo, bardzo grzeczne, ale wobec dziadków to wiadomo, bo dziadkowie zawsze te dzieci rozpieszczają, tak więc dzieci też odwzajemniają to swoje uczucie, to swoją miłość. Świetne przyjęcie na osiedlu piastowskim sprawiło, że Mikołaj już teraz zapowiedział kolejną wizytę w przyszłym roku. Pomimo, że mam kawał drogi, dzień podróży, przez śniegi, przez lody i też niekiedy przez wiatry, przez morza, to bardzo lubię tu przyjeżdżać, bo przede wszystkim te dzieci są bardzo miłe dla Mikołaja, bo jak to powiedziałem, są bardzo grzeczne i są jedne z grzeczniejszych dzieci w ogóle na całym świecie. Tak więc chciałbym tu za rok przyjechać, mimo że pogoda dzisiaj jest bardzo kapryśna, jak na waszą Polskę, to za rok postaram się przyjechać jeszcze z większą ilością prezentów, bo myślę, że za rok też te dzieci będą o wiele grzeczniejsze niż w tym roku.